Serdecznie Państwa witam i otwieram 24. sesję Rady Miejskiej naszej kadencji w dniu dzisiejszym. I witam Panów Zastępców Prezydenta, witam oczywiście radnych wszystkich, całą Radę, witam dyrektorów wydziałów, którzy dzisiaj będą referować te zagadnienia związane z tematyką sesji i witam przedstawicieli radia i innych mediów mieleckich. Witam mieszkańców Mielca. Państwo macie program sesji na stolikach. Czy są jakieś propozycje zmian? Nie widzę, w związku z tym ten program posiedzenia dzisiejszej sesji jest aktualny. Chciałem tylko poinformować, że protokół z poprzedniej sesji, ponieważ jeszcze nie jest gotowy do końca, będziemy zatwierdzać te dwa protokoły z poprzedniej sesji, z bieżącej, już razem na kolejnej sesji, takiej, która potrwa pewno dłużej. Raz jeszcze dziękuję za przybycie dzisiaj. Na sali mamy 21 osób, jeżeli chodzi o radnych. Tak więc mamy prawomocność obrad zapewnioną. Kworum na sali jest. W związku z tym, że nie było żadnych tutaj propozycji, przechodzę do kolejnego punktu, mianowicie podjęcie uchwały w sprawach zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 rok. Nie ukrywam, że to właśnie ten punkt spowodował, że taką sesję postanowiłem zorganizować szybko, bo była prośba od Wydziału Edukacji i od Finansów Miejskich, żeby właśnie taką sesję zwołać, bo jest okazja wprowadzić do budżetu ponad 40 tysięcy złotych. Szkoda by było zmarnować, w związku z tym ta sesja dzisiejsza przede wszystkim dlatego jest zorganizowana. W związku z tym, jak to zwykle bywało, bardzo proszę o wprowadzenie do tej tematyki. Myślę, że pani skarbnik, pani Basia Wójcik i później, jeżeli trzeba będzie, to pan Arkadiusz Gałkowski będzie uzupełniał. Ale mamy w odwodzie również wiceprezydenta Bogdana Bieńka, także jakby ktoś chciał jeszcze jego też zapytać, to na pewno będzie mógł to zrobić. Proszę bardzo. Na wstępie chciałam bardzo podziękować za zorganizowanie tej sesji, dlatego że ten program, który właśnie jest wdrażany w Polsce, jest bardzo ważny. O co chodzi? Został zatwierdzony program osłonowy wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Corocznie w budżecie państwa będą zapewnione środki, no w zależności tam od priorytetów, na właśnie ten program przeciwdziałania w rodzinie. Ja może tylko króciutko tak powiem, jakie są zakładane rezultaty projektu i z tego Państwo już będziecie wiedzieli, na czym będzie polegał w ogóle ten projekt. Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego, który da możliwość szybszego, skuteczniejszego reagowania na zjawiska przemocy w rodzinie. Podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat przemocy w rodzinie i zjawisk patologicznych zakłócających bezpieczeństwo mieszkańców. Zwiększenie świadomości uczestników zadania na temat zagadnień przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wzmocnienie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem, pozytywnej wizji funkcjonowania własnej rodziny, uzupełnienia i poszerzenia wiedzy przez rodziców mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zwiększenie wiedzy społeczeństwa w zakresie pozytywnych wzorców wychowawczych oraz relacji rodzice-dzieci, upowszechnienie informacji w społeczeństwie w zakresie możliwości pomocy ze strony służb i instytucji w zakresie przemocy domowej. Ponieważ zadanie to przewidziane jest do realizacji przy pomocy pożytku publicznego, stąd konieczność wprowadzenia tych środków dotacyjnych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po stronie wydatkowej w paragrafie dotacyjnym. To są kompetencje zastrzeżone dla Państwa, stąd wynikła ta konieczność nagłej sesji. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały, a więcej informacji na temat tego zadania pan dyrektor Gałkowski jeszcze Państwu może powiedzieć. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan dyrektor Arkadiusz Gałkowski.
Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak jak pani skarbnik powiedziała, w budżecie państwa są pieniądze na program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I w maju taki wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został złożony. Edycja 2012 roku. W informacjach ogólnych, tam jest także harmonogram działań w tym wniosku, charakterystyka projektu, część tej charakterystyki pani skarbnik przytoczyła. Odbiorcy projektu, czyli mieszkańcy miasta Mielca w zakresie propagowania i rozpowszechniania wiedzy i informacji dotyczących reagowania na zjawiska przemocy i patologii w lokalnych mediach także. Bezpośredni mieszkańcy miasta Mielca, bezpośrednio dotknięci problemem przemocy, zagrożeni przemocą w zakresie możliwości uzyskania natychmiastowego i kompleksowego oraz skutecznego wsparcia, między innymi w ramach działania punktów informacyjno-konsultacyjnych dla około 150 osób. Ten wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i 8 lipca otrzymaliśmy pismo od sekretarza stanu pana Jarosława Dudy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs w ramach programu osłonowego wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i opracowany przez państwa program spełnił wymogi formalne oraz został pozytywnie oceniony pod kątem merytorycznym przez zespół monitorujący do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Razem z tym pismem było dołączone porozumienie w sprawie realizacji zadania publicznego. Pan prezydent to porozumienie podpisał i jednocześnie zarządzeniem ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy miejskiej Mielec przez organizacje pozarządowe. Otrzymaliśmy, tak wczoraj na komisji mówiłem, porozumienie już podpisane przez osobę odpowiedzialną za to w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, panią Krystynę Wyrwicką, ale właśnie pismo przyszło w dniu sesji poprzedniej, tak jak mówiłem, i już nic się z tym nie dało zrobić. W związku z tym ta dzisiejsza nagła sesja. W międzyczasie komisja, która tu mamy stałą komisję w urzędzie, która rozpatruje wnioski w ramach pożytku publicznego, spotkała się i w ramach tego otwartego konkursu dokonała otwarcia ofert. Wpłynęła jedna oferta ze stowarzyszenia Bezpieczne. Już zapomniałem, jak to stowarzyszenie się nazywa. Bezpieczne. Godne życie dla dzieci, przepraszam. Godne życie dla dzieci. Mieli mi się nazwa tego programu Bezpieczny Dom i stąd ciągle to słowo mi na myśl przychodzi. Była jedna oferta, została pozytywnie przez komisję rozpatrzona, więc jak gdyby wszystko odbywa się po kolei. A wczoraj była komisja finansów, no a dzisiaj bym bardzo prosił państwa radnych o przyjęcie tej uchwały, aby można było podpisać z tym stowarzyszeniem, które wygrało konkurs, umowę na realizację tego zadania. Ja zdaję sobie sprawę, że to zadanie może być troszeczkę utrudnione, bo jakby mniej czasu zostało, w związku z czym na pewno harmonogram będzie musiał być zmieniony i to, co jest najważniejsze w tym programie, czyli te zajęcia z psychologiem, te grupy warsztatowe, ten wyjazd integracyjny członków tej grupy, która będzie działała w ramach tego programu, teatr rodzinny, mówię z pamięci, że te wszystkie rzeczy będą zrealizowane. Ale jak mówię, dopiero po przyjęciu uchwały przez państwa pan prezydent może podpisać umowę z tym stowarzyszeniem i de facto może
rozpocząć się w pełni realizacja tego zadania. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki i Finansów. Przewodniczący Jacek Mleczko. Komisja Gospodarki i Finansów obradowała wczoraj na posiedzeniu, to jest 12 września. Uczestniczyło w obradach 7 członków komisji i 7 pozytywnie zaopiniowało ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawach zmian w budżecie miasta Mielca na 2012 rok, oczywiście z tą treścią, która tutaj jest w projekcie, proszę o podniesienie ręki. Jeden jest za, przeciwnych nie ma, wstrzymujących się nie ma. Czyli uchwała została podjęta 21 głosów za jednogłośnie. Bo jest 21 osób na sali. I mamy kolejny punkt, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Mielec. O wprowadzenie do tej tematyki bardzo proszę pana wiceprezydenta Mieczysława Wdowiarza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam przyjemność przedstawić projekt uchwały przedkładany przez Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych dla dwóch mieszkańców miasta Mielca. W związku z tym, że to są sprawy indywidualne, możemy posługiwać nazwiskami, adresami. Nie ma tu żadnych tajemnic. Chodzi tu o wnioskodawcę jednego, który złożył wniosek w miesiącu, żeby się nie pomylić, państwo Krzak, 15 czerwca bieżącego roku, którzy są zainteresowani wydzierżawieniem działki numer 608 przez 2 o powierzchni 1,80 hektar, 364 metry, położonej w obrębie 7 w Rzochowie przy ulicy Grabiowej. Ulica Grabiowa to jest praktycznie koniec miasta w kierunku Rzemienia. Jakby przez nią przejeżdża się do miejscowości Rzemień, ale nie wzdłuż ulicy Rzochowskiej. I drugie działki, numer 2934, o powierzchni 5,5 hektara, położonej w obrębie 5 Smoczka przy ulicy Wierzkiewicza. To jest działka na wysokości Pomu w Wojsławiu, za torami, przy torach kolejowych. Od drugiej strony, z przeznaczeniem te działki na uprawy rolne na rzecz państwa Ewy i Damiana Krzak. I również w maju bieżącego roku wpłynął drugi wniosek pana Skrzypka zamieszkałego chyba przy ulicy Dobrej w Wojsławiu z wnioskiem o wydzierżawienie działki 959 położonej o powierzchni 6457 metrów położonej w obrębie 6 Wojsław w rejonie ulicy Wojsławskiej, praktycznie raczej pod wałem rzeki Wisłoki niż przy ulicy Wojsławskiej. Tych dwóch wnioskodawców składało wniosek, otrzymało standardową odpowiedź, że Prezydent Miasta może i chce wydzierżawić grunty rolne, ale na okres do lat 3. Tak prawo stanowi, że do tego okresu możemy wydzierżawiać, natomiast na czas nieoznaczony bądź na czas dłuższy niż lat 3 musi być zgoda Rady. Stąd przedkładamy dzisiaj propozycję, aby Rada udzieliła takiej zgody i zezwoliła na wydzierżawienie. Istotną rzeczą w tym jest termin działania, gdyż jak państwo się orientujecie, uprawy rolne mają swój cykl, niezależny od uchwał, zarządzeń, poleceń rządowych bądź decyzji urzędnika, a wynikający z natury. Siać można wtedy i wtedy, kopać można wtedy i wtedy.
Na jesieni trzeba zasiać, żeby w lecie coś zebrać. Stąd nasza propozycja, żeby tym rolnikom wydzierżali grunty po to, żeby jeszcze w roku bieżącym mogli wykarczować te tereny i doprowadzić do dającego się wykorzystać pola na uprawy rolne, gdyż odwlekanie tego powoduje, że dopiero będzie możliwość działania w przyszłym roku. Tak naprawdę i pewnie w roku bieżącym umów byśmy już nie podpisywali. Podkreślam, że są to rolnicy już funkcjonujący od wielu lat w mieście. Państwo Krzak prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 20 hektarów. Pan Skrzypek przeszło 5 hektarów. Sądzimy, że utrzymywanie gruntów miejskich w dobrej kulturze rolnej i ich użytkowanie leży w interesie miasta. I uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś wykorzystywał te grunty. Wczoraj na komisji padały wątpliwości, czy nie ma tutaj jakichś innych możliwości przejmowania, czy zabezpieczenia, czy roszczeń tych ewentualnych dzierżawców idących w kierunku potem uzyskania prawa własności. Ustawa, na podstawie której my działamy, a więc ustawa o gospodarce nieruchomościami, nie przewiduje, nie daje takiej możliwości dzierżawcom, chyba że przepisy szczególne na to zezwalają. W obrocie prawnym jest ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego i ona zawiera pewne przesłanki regulujące tę materię, ale w związku z tym, że jest to materia specjalistyczna, prosimy panią radczynię, żeby tutaj zrobiła nam wykład z zakresu ewentualnych, czy może nie ewentualnych, ale w ogóle regulujące to zagadnienie. Jeśli pani magister Hatys i pan przewodniczący by się zgodzili, to proszę. Jak najbardziej. Dobrze, dziękujemy i prosimy w takim razie panią o wyjaśnienie. Może mikrofon proszę podać nam. Bardzo proszę. Rzeczywiście, tak jak pan prezydent Dybiarz powiedział, funkcjonuje w obrocie prawnym ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która mówi o prawie pierwokupu dzierżawców w przypadku sprzedaży nieruchomości, która pozostaje w dzierżawie. Z tego, co pan prezydent mi przekazał, wczoraj na komisji były wątpliwości właśnie w zakresie uprawnień dzierżawcy, jeśli chodzi o ewentualne nabycie dzierżawionej nieruchomości. Z tej ustawy wynika taka możliwość, to znaczy prawo pierwokupu dzierżawcy, ale jest ona obwarowana pewnymi warunkami i nie jest to roszczenie dzierżawcy o nabycie tej nieruchomości, tylko jest to prawo, z którego może on skorzystać w przypadku podjęcia przez właściciela decyzji o sprzedaży takiej nieruchomości. Z tym, że uprawnienie to występuje tylko w przypadku w przypadku czynnej dzierżawy, czyli wtedy, kiedy nieruchomość pozostaje w dzierżawie określonej osoby. I gdyby właściciel, czyli Gmina Miejska Mielec, podjęła decyzję o sprzedaży tej nieruchomości przy właściwym sformułowaniu warunków umowy dzierżawy, można to prawo pierwokupu wyeliminować. Po prostu w momencie, kiedy powstanie koncepcja o sprzedaży takiej nieruchomości, tę umowę dzierżawy na podstawie jej zapisów można wypowiedzieć i wtedy prawo pierwokupu po stronie takiej osoby już nie występuje. Także wydaje mi się, że przy takim sformułowaniu uchwały i na jej podstawie później umowy, kiedy umowa będzie zawarta na czas nieokreślony, w umowie można zapisać postanowienia dotyczące możliwości jej wypowiedzenia w stosunkowo krótkim okresie czasu. I wówczas, tak jak powiedziałam, po wygaśnięciu tej umowy, zbycie tej nieruchomości już nie będzie obwarowane prawem pierwokupu. Jeśli państwo mają jakieś jeszcze pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz wysłuchamy opinii
Komisji Gospodarki i Finansów, ponownie Jacek Mleczko, przewodniczący komisji. Komisja Gospodarki i Finansów, obradując wczoraj na posiedzeniu komisji, w głosowaniu odzwierciedliły się te wątpliwości, które tutaj pan prezydent i pani prawnik nam rozwiała, i trzy osoby się wstrzymały, cztery były za pozytywną opinią tej uchwały, a więc uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan Jerzy Kopacz. Prezydenta, czy jest znana klasyfikacja tych gruntów, jaką te grunty mają klasę? I drugie pytanie, czy służby, inspektorzy pana prezydenta w przyszłości będą sprawdzać de facto, czy ta kultura rolna została faktycznie podniesiona do stanu używalności? To może jeszcze inne pytanie, jeżeli by było dobrze. Pani Zofia Kubiak, radna, bardzo proszę. No ja, moje wątpliwości dalej jakoś nie zostały rozwiane. Ulica Iwaszkiewicza, jak przeczytałam w Encyklopedii Miasta Mielce, jest atrakcyjna krajobrazowo. Ma długość 1096 metrów. Chciałam się zapytać, czy jest plan zagospodarowania dla tego terenu? Jeżeli nie, to czy nie dobrze byłoby zacząć właśnie od tego? Przeczytałam dzisiaj na stronie internetowej ogłoszenie, że przy ulicy Iwaszkiewicza 11 arów działka budowlana. Kosztuje 119 tysięcy złotych. Z tytułu dzierżawy miasto dla wszystkich mieszkańców uzyska za 1 hektar, około, jak nam wczoraj wytłumaczono, 60 zł. Przy dzierżawie 5 hektarów, już tak w zaokrągleniu, jest to dla miasta dochód 300 zł rocznie. Brakuje w mieście, tak mi się wydaje i tak to odczuwam, ogrodów działkowych. Nie wiem, czy mamy takie tereny. Czy nie dobrze byłoby się zastanowić, czy ten grunt nie przeznaczy się na inne cele? No i jest winą radnych na pewno, że ta działka do tej pory była niezagospodarowana i nie zarosła, i zarosła. Skąd mieliśmy o tym wiedzieć? Nie wiemy też, jak będzie sformułowana umowa. Nie mamy możliwości sprawdzenia, ewentualnie komisja rewizyjna, czy będzie faktycznie obwarowana zapisem o możliwości wykluczenia prawa pierwokupu. Nie wiemy, jakie kwalifikacje posiadają osoby zainteresowane dzierżawą, jeżeli posiadają gospodarstwo 20 hektarów, z tego własność, jak wyjaśnienie, jak jest 2 hektary, a resztę dzierżawią, no to prawdopodobnie jakieś tam uprawnienia mają, tego nie wiemy. No i jakoś tak dziwi ta kolejność, bo najpierw otrzymaliśmy przed poprzednią sesją projekt uchwały, w którym byliśmy, zaproponowano nam podjęcie uchwały, w których odstąpilibyśmy jakby prawo panu prezydentowi do wyrażenia opinii. Pan prezydent, to znaczy nie, tak była sformułowana uchwała, że grunty rolne byłyby dzierżawione przy zasadzie odstąpienia od przetargu. No w tej chwili dalej jest to bezprzetargowo. No dalej nie wiem, czy gdybyśmy nie rozpowszechnili tą informację, czy tam więcej osób nie byłoby zainteresowanych i mogłoby sobie jakoś tam ten grunt uprawiać. No i wątpliwości jest dużo. Bardzo dziękuję. Dobrze, proszę, pan Andrzej Szyszka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem tutaj pokrótce uzupełnić jeszcze pana prezydenta Udowiarza odnośnie przedstawienia po prostu tego projektu uchwały, ponieważ jako były przewodniczący Rady Osiedla znam te wszystkie tereny. Po otrzymaniu po prostu zaproszenia na sesję byłem tam na miejscu lokalizacji tej działki. Faktycznie jest to zarośnięte drzewami, krzakami, porośnięte trawą. Ale to już pomijając to, tutaj wstawiłbym się troszeczkę za to państwem krzaków. Ci, którzy tam bodajże tych 6 hektarów czy gdzieś chcą wydzierżawić. To są młodzi ludzie,
tutaj uzupełnię, od razu dodam pani radnej, że ta pani z wykształcenia jest geodetą, a mąż jest po szkole rolniczej. Prowadzą gospodarstwo faktycznie, bo mieszkają na mojej ulicy. W tym roku zainwestowali ponad 300 tysięcy, biorąc kredyt po prostu na rozwój tego gospodarstwa. A faktycznie te grunty, które dzierżawią od ludzi, to wstyd i pomstę do nieba wołały do tej pory, ponieważ takie zarośla były. Bardzo dużo przychodzili z petycjami do mnie mieszkańcy, żebym ja się wstawił za nimi do Straży Miejskiej, żeby po prostu sąsiad sąsiadowi nakazał tam wyczyścić ten teren. A tu mnie się wydaje, że jeżeli oni doprowadzą do użytku rolnego, to nawet i zyska później miasto, bo kiedy, jeżeli oddadzą tą działkę, to będzie możliwość tam czy inwestycje zrobić, czy coś. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja nie chciałbym prowadzić jakichś dyskusji akademickich, pani mecenas, ale chyba nie bardzo jest tak, że możemy sobie w umowie ominąć prawo pierwokupu. Oczywiście to jest w mojej opinii. Znaczy, próbować go jakoś zabezpieczyć się przed nim. Nawet wypowiedzenie umowy i zaraz sprzedanie, w mojej opinii oczywiście, tej działki, spowoduje roszczenie po stronie tych państwa, że oni będą mogli się domagać tego prawa pierwokupu. Tak w mojej opinii by to wyglądało. A więc raczej to prawo pierwokupu nie jest do obejścia, moim zdaniem. Tak, oczywiście, bardzo proszę. Pani radczyni. Ja nie powiedziałam, że w umowie dzierżawy możemy wyłączyć prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu występuje po stronie dzierżawcy, czyli w momencie, kiedy on tą umowę ma zawartą, prawda? Natomiast powiedziałam, że w momencie, kiedy gmina chciałaby zbyć tą nieruchomość, ta umowa, jeśli nie chcemy oczywiście dopuszczać do realizacji prawa pierwokupu, musiałaby być wcześniej rozwiązana. I w momencie, kiedy umowa dzierżawy zostanie rozwiązana po stronie dzierżawcy, który już nie jest dzierżawcą w tym momencie, nie ma prawa pierwokupu i nie bardzo widziałabym tu podstawę prawną do tego, żeby jakiekolwiek roszczenia po stronie byłego dzierżawcy były. Ustawa wyraźnie mówi o prawie pierwokupu dzierżawcy, czyli tego, który w tym momencie, który w chwili sprzedaży jest stroną umowy dzierżawy. Czyli w umowie tryb wypowiedzenia oczywiście będzie umowy. Musi być. Znaczy, ja nie wiem, jak będzie sformułowana umowa, tak jak to zresztą pani zauważyła. Państwo nie wiecie, jakie będą konkretnie warunki umowy, ale tu po stronie osób, które przygotowują całą procedurę zbycia, byłoby monitorowanie tego, jak sytuacja tej nieruchomości wygląda i ewentualne wcześniejsze rozwiązanie umowy. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę teraz odpowiedź na te pytania, które się wcześniej nasunęły. Ponownie prezydent Mieczysław Dowiarz. Czy znana jest klasyfikacja gruntów? Oczywiście jest ewidencja gruntów, w którym każda działka w mieście położona w terenach rolnych i nie tylko, ma przyporządkowaną klasyfikację. Ja nie sprawdzałem klasyfikacji gruntów akurat nie tych działek, bo tak naprawdę to rolnik jest zainteresowany tym, żeby wydzierżawić działkę, która jest w najwyższej bonitacji. Myślę, że są to grunty 4A. Takie jest moje, bo jak byłem na gruncie i wiem, jakie grunty są na Wojsławiu, to tak się mnie wydaje, to w każdej chwili kliknąć w program komputerowy i będziemy wiedzieć, jakie są działki. Kontrola czy jest wykonywana i jak to jest z tymi dzierżawami. A więc po pierwsze wydzierżawiamy grunty rolne na cele produkcji rolnej. Na żadne inne cele nie mogą być wykorzystywane te działki. Jeżeli stwierdzimy, że wykonywane są albo nie, albo w ogóle nie są użytkowane na cele określone w umowie, wówczas dochodzi do wypowiedzenia umowy. I to jest tryb znany, to robimy, bo nasi pracownicy przy wykonywaniu różnych innych czynności kontrolują i wiedzą, jacy ludzie i co robią z naszymi nieruchomościami. W tym przypadku akurat nie mam najmniejszych wątpliwości, bo jeżeli chłop robi 20 hektarów uprawy, jak chce siać pszenicę, to tylko powiedzieć, trzeba powiedzieć tak po staropolsku, szczęść Boże, niech robi to, co robi. Czy jest plan zagospodarowania tego terenu?
Gdyby Państwo radni rzucili okiem na tą mapę, która jest załącznikiem do naszego materiału, to stwierdzilibyśmy, bo być może zachodzi pewne nieporozumienie co do lokalizacji tego. Ja dość precyzyjnie zlokalizowałem na wysokości Pomu w Wrocławiu po drugiej stronie torów. A więc do ulicy samej Wiesiowskiego jest dość daleko. Tak naprawdę do ulicy jest pewnie ze 400, a może 500 metrów. Ale musimy to jakoś nazwać, gdzie to jest mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Ulica Wiesiowskiego ciągnie się od ulicy Wrocławskiej na wysokości Dworku do ulicy Majowej, prawie do ulicy Wolności. I stąd ma 1600 czy ileś tam metrów. Sama ulica jest zabudowywana domami jednorodzinnymi, bardzo dobrze, bo następuje rozwój osiedla osiedli, budownictwo mieszkaniowe. To należy się tylko z tego cieszyć. Natomiast ta działka, bo o niej mówimy przy ulicy Wiesiowskiego, umownie, zupełnie leży gdzie indziej. Typowy teren rolny, może już dzisiaj nietypowy. Teren zakrzaczony. Teren, gdzie rosną dzisiaj drzewa już. Kilkuletnie, a może nawet kilkunastoletnie, nie potrafię powiedzieć, bo przecież nie będę patrzył i badał precyzyjnie. Który wymaga dużych nakładów finansowych. Ktoś, kto wie, na czym polega uprawa rolna i wie, na czym należy doprowadzić ugory do dobrej bonitacji, do standardu jakiegoś, to wie, jaki pieniądz i jakie wysiłki należy włożyć w to, żeby to jakoś tam doprowadzić do odpowiedniej kultury rolnej. Uprawnie nie badamy. Nie badamy, nie chcemy badać i pytać się chłopa, który całe życie uprawia grunt, czy on umie ten grunt orać i siać, czy nie. Tego nie badamy. Myślę, że umie, skoro do tej pory to robi i dobre efekty osiąga. Poprzednia uchwała. Rzeczywiście na poprzedniej komisji, jak po to, żeby, że tak powiem, przyspieszyć tryb rozpatrywania problemu, bo postawmy się w rolę urzędnika miejskiego. Przychodzi obywatel, składa wniosek i mamy obowiązek w stosownym czasie udzielić mu odpowiedzi. Szybko. A w sprawach tego typu, gdzie jeszcze trzeba działać na gruncie, trzeba szybko to podejmować decyzję. Stąd na poprzedniej sesji, komisji proponowaliśmy o to, żeby komisja zaopiniowała i rada uchwaliła uchwałę umożliwiającą wydzierżawienie gruntów rolnych. Trzeba powiedzieć sobie tak, mamy w mieście kilkanaście hektarów, a może kilkadziesiąt hektarów gruntów rolnych odłogujących i nie ma wniosków, z wyjątkiem trzech ludzi dzisiaj w mieście, którzy chcą wydzierżawić grunty. Trzech. Imiennie przychodzi pan tych dwóch i jeszcze jeden z ulicy Majowej złożył wniosek. Tyle mamy tych chętnych. A chcielibyśmy, żeby wszystkie grunty były użytkowane. Bo dlaczego nie? Dlaczego mają chaszcze rosnąć, osty, pylić na wszystkie inne nieruchomości, wywołać konflikty lokalne? Dobrze byłoby, gdyby tak było. Nie mamy chętnych, nie ma natłoku. Jeżeli Państwo znacie, powiedzcie ludziom, wy radni, przecież macie takie uprawnienie i wręcz powinniście działać. Idźcie, dzierżawcie grunty rolne i uprawiajcie, ludzie święci. Przy powstańcu Warszawy dziesiątki hektarów, prywatnych, miejskich, innych. Na Wrocławiu, na Cyrance. Przecież to jest nasz interes, żeby nasz miejski interes. To nie jest problem tak naprawdę w tym, żeby wziąć 60, a może 80 zł od hektara. Bez tego budżet miasta wytrzyma. Chodzi o to, żeby rolnik, człowiek uprawiał grunt, z którego będzie miał jakiś dochód i coś z tej ziemi wyciągnie. Chyba to jest nasz interes i przynajmniej ja tak obejmuję. Interes miasta i Polski w ogóle, żeby grunty były uprawiane. Prawo pierwokupu. Pani mecenas już wyjaśniła. Rzecz podstawowa. W sytuacji, gdy gmina sprzedaje grunt. Prawo podstawowe. Jeżeli nie chcemy sprzedawać, nic nie ma. Jeżeli jest, szanowna rada powie, nie sprzedajemy, to nie ma w ogóle tematu. A to rada właśnie podejmuje taką decyzję o sprzedaży. Nie chcemy obchodzić żadnych przepisów. Nie taka nasza intencja. Nie taka nasza intencja. My chcemy postępować zgodnie z prawem. I mówimy, umowa na czas nieoznaczony, a nie na czas oznaczony, gdyż umowa na czas oznaczony stwarza trudności w momencie wypowiedzenia. Na czas nieoznaczony daje nam wolną rękę i swobodę jakąś tam, prawda?
daj nam swobodę, radzie, prezydentowi miasta. I prezydent wtedy działa, stwarzając, zabezpieczając właśnie interesy miasta. Nie omijając prawa. Absolutnie, bo przecież no jak możemy my, urzędnicy samorządowi, działać w kierunku omijania prawa? Nie. Mówimy po to, na czas nieznaczny, żeby można było swobodnie i zgodnie z interesem miasta działać. I tylko taka nasza jest propozycja. Oczywiście Rada oceni tę sytuację, może powiedzieć, że nie jesteśmy zainteresowani dzierżawą gruntu, odkładamy rzecz do wiosny, przecież się świetnie zawali krzak, czy ten drugi, czy ten trzeci, nie muszą dzierżawić. Myślę, że czy zrozumieją, to nie wiem tą sytuację. Natomiast to może być przecież. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w tej sprawie? Proszę bardzo, Aleksander Kopeć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja w przeciwieństwie do pana radnego Szyszki nie znam państwa krzaków i wierzę, że ci państwo rzeczywiście chcą wynająć, wydzierżawić tenże grunt w celach produkcji rolnej. Ale w ostatnich latach jest wiele takich dzierżaw specjalnie pod tak zwane środki unijne. Wiele osób wydzierżawia i jednorazowe koszenie wystarczy, żeby po prostu odpowiednią pulę pieniędzy później zbierać. Ja abstrahuję i nie posądzam tych państwa o to, że w tym kierunku będą iść. Niemniej jednak taka obawa istnieje. I czy miasto jest w stanie wyegzekwować od dzierżawcy, że tam będzie czarnoziem, a nie tylko jednoroczne koszenie i zbieranie kasy unijnej? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jacek Meczko. Państwa, tak się zastanawiam nad tym, powiedziała mi tutaj, ja też nie znam państwa krzaków, nie znam pana Skrzypka, ale jest taka sytuacja, panie przewodniczący, że no moim zdaniem lepiej, żeby nawet to jedno koszenie było i ktoś z tego skorzystał, niż żeby to stało odłogiem, zarastało i nikt z tego nie skorzystał praktycznie. Także, bo mam wrażenie takie, że szukamy dziury w całym, prawda? Szukamy jakichś takich wątpliwości. Ja rozumiem, że wielkim prawem opozycji jest kąsać i mieć wątpliwości co do rządzenia po prostu obecnych. Nie, no proszę, taka jest rzeczywistość, bo dobra. Takie miałem wrażenie po prostu na komisji, jak i teraz. Bardzo proszę, że nie chcemy dać wypowiedzi. Nie chcemy dać komuś zarobić poprzez to, że nie mamy zaufania do obecnej władzy, do władzy pana prezydenta, a to wcale tak nie wygląda. Człowiek chce uprawiać rolę. To jest własnością miasta. Stoi to odłogiem, nieużytkowane. Dlaczego mu tego nie dać? Na zasadzie pies ogrodnika? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Zofia Kubiak. Nie wiem, czy moje wystąpienie można było nazwać kąsaniem. Mam nadzieję, że inne tak to państwo odebrali. Ale jeszcze nie dostałam odpowiedzi na takie moje pytanie, panie prezydencie. Jest to działka niezagospodarowana, ale tak jak podkreśliłam, nie z winy radnych. Proszę odpowiedź, czy gdyby przekwalifikować ten grunt, czy nie opłaciłoby się dla wszystkich mieszkańców miasta sprzedać te tereny jako działki? Nie wiem, nie znam się na tym, choćby budowlane, i uzyskać pieniądze, które by służyły wszystkim mieszkańcom. A poza tym taki argument, że to zarosło krzakami, to mnie nie ręce opadają. No przecież możemy doprowadzić do ruiny budynek przy ulicy Mickiewicza 13 i potem sprzedać go za bezcen albo dać w dzierżawę, bo on jest ruiną. Mimo, że tam włożyliśmy na remont podpiwniczenia ciężkie miliony. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Wdowiarz. Znowu wracam do położenia tej nieruchomości. Istotna uwaga jest cenna, tyle i pytanie, czy nie można tego wykorzystać na inne cele. Ale to szkoda, że nie ma architektu miejskiego, pewnie bardziej jest kompetentny co do
takiej opinii. Działka położona jest w dużej odległości, dalekiej odległości od infrastruktury technicznej. Tory kolejowe, że tak powiem, no to nie, w tym przypadku akurat nie ułatwiają nam żywota, tylko wręcz utrudniają. Najbliższa jest ulica Wiesioł Iwaszkiewicza, kilkaset metrów w kierunku lasu, przy której posiadamy nieruchomości, my, miasto posiada nieruchomości i zamierzamy je przeznaczyć na cele budowlane, ale żeby taką enklawę wykorzystać na cele budownictwa mieszkaniowego, należy zainwestować duże pieniądze i powiedzieć sobie, że kształtujemy nowy obraz tego osiedla poprzez wprowadzanie w obszarze zupełnie rozproszonym nową enklawę budownictwa mieszkaniowego. Budowanie kilometra drogi, kilometrów instalacji różnego typu, gazowych, wodociągowych, to są tereny znacząco odległe od budownictwa istniejącego mieszkaniowego. Czyli uzbrojenie terenu bardzo dużo kosztuje. No to jest oczywiste, że kosztuje dużo pieniędzy. My mamy dużo terenów miejskich, dużo terenów w obrębie zwartej, w miarę zwartej zabudowy mieszkaniowej, w której jakby chodzi o wypełnienie tą tkanką mieszkaniową już istniejącej infrastruktury technicznej. Na osiedlu Modelarska, na osiedlu Cyranka, gdzieśmy uchwalili nowy plan, na osiedlu Witosa, którym ludzie budują się, przy ulicy Brata Alberta, przy ulicy, no, przy ulicy Świętej Kingi, w osiedlu Wojsław, tu na początku wypełniający, przy ulicy Dobry i wypełnia się poszczególne fragmenty ulicy. Więc tak naprawdę wydaje się, że nie jest to moment dzisiaj, za rok czy za 5 lat kształtowania nowego osiedla w nowym terenie z koniecznością dużego zainwestowania. Jest to pogranicze osiedli Smoczka, Wojsław, Żochów i nie wydaje się, aby dzisiaj była konieczność i potrzeba taka inwestowania w tym terenie w sytuacji, kiedy jest szereg terenów, które wymagają pilnie zainwestowania z uwagi na to, że ludzie tam już realizują albo w najbliższym czasie będą realizowali zabudowę mieszkaniową. To jest jedna rzecz. Czy można to na cele inne, na przykład na ogrody działkowe? Mamy w mieście dużo ogrodów działkowych, bo są ogrody przy ulicy Witosa, Relaks nad Wisłoką, Solidarność, Lotnik, jeszcze drugie tam pod fabryką. Dużo ogrodów działkowych, z tego część w ostatnim czasie z osiedla Relaks została ograniczona pod budowę wałów. Wspólnie z Podkarpackim Zarządem Melioracji wskazujemy nowe tereny. Nabyliśmy grunty bądź udostępniamy własne miejskie grunty dla tych, którzy tam chcą się, że tak powiem, zainstalować. Trwa jednocześnie jakby udostępnienie tych gruntów poprzez ogrodzenie, wykonanie pewnej infrastruktury, bo to też są koszty. A nawet sobie na osiedlu przy ulicy Witosa stoją działki jakby niezagospodarowane. W obrębie ogrodów Metalowiec były sygnały, że od zarządu, że są pojedyncze działki do uzyskania. Każdy, kto chce, może tam sobie uzyskać. Dodatkowe stworzenie nowego ogrodu wśród pól, to też uzbrojenie, dojazdy, no inwestycja. Jeszcze w sytuacji, kiedy sprawa ogrodu działkowego wygląda, że tak powiem, różnie pod względem prawnym, to absolutnie byłbym przeciwny, żeby dzisiaj mówić, kształtujemy nowy ogród działkowy w terenie zupełnie dziewiczym, bo nasze doświadczenia miejskie są dość, że tak powiem, przykre w tym stanie prawnym, który był do tej pory. Nie będę tutaj ukrywał, bo to nie jest żadną tajemnicą, że mieliśmy problemy z pozyskaniem szczególniku gruntów o szerokości metra, półtora, 70 cm przy ulicy Kosmonautów, które miasto kiedyś przekazało na rzecz ogródów działkowych, a potem chcąc wykonać drogę, nie uzyskało akceptacji ogrodów działkowych. Po
powiedzieli, a co nas to obchodzi? Kiedyś byli, że się nam dali, teraz my jesteśmy właścicielami. A teren nie był wykorzystywany pod wejściowo pod działalność tą produkcyjną, tylko parkowały tam samochody. No więc nie wiem, czy jest taki gospodarz, który mówi, daje komuś grunty, a potem z tym, któremu dałem, idzie do sądu i prawuje się i dyskutuje. No. Nie mamy dobrych doświadczeń. Sprawy ogrodów przy relaksie, korespondencje, dyskusje o te zamiany, które tam się dokonują, trwają półtora roku. Półtora roku. I podkarpacki zarząd ogrodów działkowych jest jakby bezradny, albo nie chce dyskutować, albo żądania stawia takie, że my nie jesteśmy w stanie zrealizować. Myślę, że musi nastąpić zmiana przepisów, jednoznaczne określenie roli ogrodu działkowego w mieście i możliwości ich wyposażania i funkcjonowania. Bez tego nie ma mowy, żeby ktoś budował ogrody działkowe, zakładał, a potem był petentem wobec tych, którym jest darczyńcą. Takie jest moje zdanie, pani przewodnicząca, i takie są nasze smutne doświadczenia z taką instytucją, która jakby się troszkę wyrodziła z tego pierwotnego założenia pod względem tej organizacyjno-prawnym i funkcjonowania. Nie pod względem funkcjonowania wewnątrz tam działania, uzyskiwania tej swojej działalności. Tylko mówię, taka relacja z innymi instytucjami. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Siszka. Ja chciałem tylko po prostu jeszcze dodać dwa zdania. Tutaj my tutaj jako radni wirtualnie błądzimy na sesjach. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości odnośnie tutaj terenów jakichś tam do zagospodarowania. Naszym obowiązkiem jako radni, jeżeli dostaję materiały, mam wątpliwości, idę do dyrektora odpowiedniego wydziału, ewentualnie każdy z nas jest mobilny, jedzie w teren i przygląda się. Spodobała mi się komisja tutaj, której szefuje pan Stala. Mieli wątpliwości w Rzechowie odnośnie wycięcia drzew. Pojechali, zobaczyli, rozwiali wątpliwości. A my tutaj tak rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Bardzo proszę, Edward Małek. Ja tylko jeszcze jedno pytanie, jeżeli można, bo tutaj akurat korzystam z naszej mapy, którą zrobiliśmy. Ale może posłuchajmy. Zrobiliśmy z tych naszych unijnych pieniędzy. I tam obok tej działki, o której my mówimy, są dwa tereny miejskie, 2906 przez 2 z tego, co kojarzę. Też podobnej wielkości, 2906 przez 2, 2907 przez 2. I to jest również teren gminy miejskiej Mielec. Czy można się dowiedzieć, czy on jest też w dzierżawie, czy też miasto coś z nim robi? Te obok, tak? Te obok, tak. 2906 przez 2 i 2907 przez 2, też podobnej wielkości, też tam gdzieś jest około 5 hektarów chyba z tego co widzę. Bardzo proszę, pan prezydent Rozowiasz. Ja rozumiem panie radny, że nie oczekuję pana odpowiedzi w tej chwili, żebym powiedział z głowy, jaki numer działki jest w jakim stanie prawnym i faktycznym. Ja przepraszam najmocniej, ale proszę to pytanie skierować do moich pracowników. Oni wyciągną dokumentację, wyciągną rejestr umów, sięgną do ewidencji gruntów i do komputera i będą wiedzieć wszystko. To tak to jest, tak się to robi. Panie urzędniku, ta działka mnie interesuje, bierze się urzędnika, jedzie się w teren, o, to mnie interesuje. A on mówi, a to już jest wydzierżawy, no albo to jest możliwe wydzierżawy, na taki warunek. Ale nie, żebym ja dzisiaj tu na sesji rzucał z głowy numerami działek i wiedział, co się dzieje z tym. Przepraszam panu głosy, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Proszę, Jacek Kopacz. Jeszcze tylko tak już może kończę tę dyskusję. Po pierwsze, panie radny, przewodniczący komisji budżetowej, nie kąsamy, pytamy. Naszym naturalnym prawem jest pytanie, zadawanie pytań, dowiadywanie się, a nie bezwiedne podnoszenie ręki, także no, nie kąsamy, a pytamy. Dziękuję bardzo. Dobrze, myślę, że już głosów więcej nie będzie. Mamy konkretne wnioski konkretnych osób, które chcą tam pracować i my, że intencją tych ludzi w założeniu, bo traktujemy zawsze tak, że to jest po prostu myślenie bardzo pozytywne z pożytkiem dla siebie i dla miasta. Także ja w tej intencji to przyjmuję i chciałbym, żebyśmy w tej intencji głosowali. A zabezpieczenia prawne i umowy są po to, żeby właśnie własne interesy i miasta, i obywatela zabezpieczyć. Ale po to są służby, po to są prezydenci,
po to są radcy prawni, żeby właśnie te sprawy dopilnowali. I to jest moje takie kończące dyskusję zdanie i myślę, że przystąpimy w takim razie do głosowania. W związku po zamknięciu tej dyskusji zadam pytanie, kto z pań i panów radnych jest oczywiście za i przeciw, jak to zwykle bywało. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, którą żeśmy przed chwileczką procedowali? Proszę o podniesienie ręki. Dwanaście za. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć przeciwnych. Kto się wstrzymał? Trzy wstrzymujące. Czyli mamy 12 za, 5 było przeciwnych, 3 wstrzymujące. Tym samym uchwała została podjęta i mamy temat zamknięty. Teraz przechodzę do kolejnego punktu, mianowicie zapytania i wolne wnioski. Chciałem tylko tutaj dodać, dzisiaj nie ma pana prezydenta z nami, bo jest na Akademii Górniczo-Hutniczej, miał zaproszenie w sprawie związanych z życiem tej placówki, która na terenie naszego miejsca się ulokowała i także prosił o usprawiedliwienie swojej nieobecności, bo rzadko się bardzo zdarza, kiedy na sesji jest nieobecny. Informacja ode mnie druga, mianowicie chciałem poinformować, że zostały podjęte prace porządkowe, porządkowo-korekcyjne, może tak powiem, jeżeli chodzi o osiedla. Tutaj pani sekretarz wspólnie z całym zespołem pracowała dzielnie nad tym. Wczoraj mieliśmy spotkanie z przewodniczącymi rad osiedli, żeby to skonsultować, jeżeli chodzi o opinię społeczeństwa w tym zakresie. Zaznaczam, że to są porządkowe rzeczy, nie ma tutaj żadnych wywrotek jakichś wielkich i po prostu uporządkowanie tych spraw, bo uchwała była podejmowana w 1999 roku, jeżeli chodzi o osiedla. Trochę się pozmieniało, były nieścisłe zapisy, pozostawały jakieś tam budynki czy części ulic, które albo były przyklejone w jakiś nienaturalny sposób do osiedla i teraz chodzi o to przemieszczenie tego kawałeczka, albo też na przykład pewne numery domów były jakby poza ewidencją zupełnie, jeżeli chodzi o granice osiedla. Teraz to porządkujemy i to jest taka informacja dla radnych, żeby wiedzieli na ten temat. Dobrze by było, żeby się skonsultować, czy spotkać, może porozmawiać z przewodniczącymi rad osiedlowych, na których działacie, żeby ewentualnie nawet wspomóc ich w tych działaniach. Ale chcę powiedzieć, że na wczorajszym spotkaniu bardzo przychylnie wszyscy podeszli do tematu, wiedzą, w zasadzie nie było jakichś tam głosów przeciw, zgadzali się z tymi jakimiś korektami, co tutaj były przedstawiane przez panią sekretarz. To jest to. Również państwo otrzymaliście taką karteczkę, pismo, że trwają prace nad projektem budżetu. Przewodniczący rad osiedlowych również wczoraj otrzymali tę informację. W związku z tym, jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, bardzo proszę zgodnie z tym pismem składać swoje propozycje do budżetu 2013 roku. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Prosiłbym jeszcze radnych, żeby chwileczkę na taką techniczną rozmowę pozostali. Natomiast samą sesję dzisiejszą zamykam i kończymy obrady. Dziękuję za przybycie. Proszę radnych jeszcze o pozostanie tutaj chwileczkę. Mamy takie techniczne sprawy do omówienia.